Cześć, słuchajcie, nagrywam sam, bo tylko ogłaszam wyniki konkursu. Do wygrania były co? Był... O! Jest jednak Oluś, oczywiście żartowałem. Cześć, tu Oluś. I tatuś, siemanko. Dzisiaj decydujemy, kto wygrał nagrodę główną i nagrody dodatkowe, czyli koszuleczki. Nie było za dużo zgłoszeń, choć jestem zdziwiony, bo to mega super robot z najnowszej serii Super Things, prawda? Niektórzy niestety nie pisali tam, gdzie trzeba, więc z automatu zostali odrzuceni, bo trzeba było napisać hasło w przypiętym poście i post był konkurs Best Toys, na hasło Best Toys chyba tak się nazywał, zaraz zresztą zobaczymy, bo będziemy czytać te wszystkie propozycje. Na nagraniu wybierzemy, kto wygrał, kto dostał trzecie, ale zanim zaczniemy, zostawcie... I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek ding ding ding, żeby nie omijały Was kolejne konkursy. Ale też zanim zaczniemy, to chciałbym powiedzieć, bo zbliżamy się do 9000 subskrypcji. Dokładnie. I brakuje tam 200 coś, 220, czy może mniej teraz, może 215, dokładnie. Nie wiem w tej chwili ile jest. Dokładnie. Nie dokładnie, a nie szaleć. Dokładnie. Sorka za chrypkę, ale jeszcze jestem chory. Olek jeszcze dzisiaj gorszy katar niż wczoraj. Nieważne. Wracajmy do tego, co chciałem powiedzieć. W związku z tym, że będzie niedługo 9000 subskrypcji, pod tym filmikiem będzie przypięty post z tematem pytania do Q&A. Nagramy na 9000 odpowiedzi na Wasze pytania, czyli Q&A zrobimy, już dawno nie robiliśmy. Zadawajcie najcięższe pytania. Możecie się pytać, co złego Olka, możecie się pytać, co złego na tatę. Wszystko odpowiemy. Jak Olek będzie źle odpowiadał, to go wykasujemy. Oczywiście żartuję. Będziemy się tłumaczyć albo i też nie, bo ja wiem, jakie ja błędy popełniam. Olek, Ty też popełniasz jakieś błędy, czy nie? Nie, ale mamy dużo ciekawych rzeczy, jeżeli będą ciekawe pytania, to na wszystko odpowiemy. Dobra, słuchajcie, bierzemy telefonik, przesunę to, telefonik mamy, nie podam Ci hasła do mamy, mama też nie chce podawać, chce zmienić hasło, bo czasem tam sprawdzam, czy nic złego nie robi. Ale się denerwuje, więc będzie zmieniała, ale na razie znam. Wchodzimy, poczekajcie, muszę włączyć nagranie. Raz, dwa, trzy. Rejestrowanie ekranu. Zaczynanie nagrywania. Trzy, dwa, jeden. Dobra, nagrywa się. Słuchajcie, teraz widać. Co to się tu dzieje? Zaczniemy od początku, gdzie to było, żeby wszystkim wyjaśnić. Jak wejdziemy, weszlibyście na nasze konto, czyli wpisujemy Oluś i Tatuś. I wchodzicie, to tu są nasze tam najnowsze filmy i wchodzimy tam, gdzie był konkursik, czyli tu. Zatrzymujemy, żeby nie leciały reklamki. I wchodzimy w komentarze. 69 komentarzy i tu na samej górze, tak jak widzicie teraz, było przypięte konkurs, myślnik, hasło, Best Toys. I tu jest 14 odpowiedzi, z czego nie wiem, czy 14 haseł. Dobra, zaczynamy pierwsze czytać. Oluś, słuchaj, Wy też słuchajcie. I ja czytam. Ty czytasz? Mogę czytać? Możesz czytać, okej. Okay. Olek czyta. Czytaj pierwszy, to czytamy na zmianę, dobra? Żeby było szybciej. Bo żeby nie był za długi odcineczek, bo to tylko wyniki, pamiętacie, od Q&A no, pisze. Dobra, pierwsze, uwaga. Best Toys, tu i tam, fajne zabawki ma dla całego świata. To trochę bez sensu. Nie tyle bez sensu, mało się rymuje, trochę no, początek ja ściągnięty takie, rymowanki. No. Trochę początek ściągnięty z tego, co ja powiedziałem na filmie, ci co oglądali. Teraz drugie czytamy. A to napisał Igor. Super, najważniejsze jest to, że fajnie, że ktoś się zgłasza, tak? Nie krytykujemy, wszystko jest fajne, każdy ma inny gust. To akurat, tak jak powiedział Olek, bardziej lubi rymowanki. Dla mnie spoko, tylko troszeczkę pod to co ja powiedziałem wcześniej. Okej, okay. Teraz ja, nie, na zmianę czytamy. Drugie. Aleksandra... Chluchnik, czyli pewnie mama, na koncie mamy pisał syn albo córka. Best Toys pływa, Best Toys gra, Best Toys najlepsze w Polsce zabawki ma. No i to jest lecz fajne. Uwaga, teraz ty, Adrianna. Adrianna, wy Best Toys zabawki kupujesz, czasu nie marnujesz. O, też fajne hasło. A poczekaj, bo to jest
Hasło od Wojtka, fana Zimsów, Olusia i Tatusia. Czyli to Wojtuś wymyślił. Bardzo fajne. Uwaga, teraz kolejne. Anna Gębczyk. Uwaga. I tutaj hasło się niestety powtarza, bo zaraz będzie, widzicie zresztą, jest pod spodem takie samo, tylko rozbite na dwa. Ale pierwsze, ważniejsze, czyli tu Anna Gębczyk. Best toys for girls and boys. A które takie było po angielsku. No tu, Anny Gębczyk. A drugie było tu Oliwiera Okejosa. XD. Tak? Czyli no niestety, jak wybierzemy to, to hasło wygra Anny Gębczyk. Kolejne, a jeszcze drugie od chyba Jasiu. Gra dalej, jakby, bo, co to mi się tu nacisnęło. Czytaj drugie hasło. Laś i... Jaś lat 6 gra dalej. Tak, tak, Anna Gębczyk. Czyli od tej samej, tylko drugie hasło. Jasiu lat 6 gra dalej. Dobra, i teraz? Dwa. Dwa kropka. No, czytamy. Ile tego jest? Nie, no dawaj, to jest to, no. Best toys, książki, gry, zabawy, by... Dzień był udany. Mała propozycja, żeby też jak na przyszłość robicie jakieś hasła, żeby, bo fajnie brzmi w głowie, ale jak się przeczyta na głos, to już tak fajnie nie brzmi. Best toys, książki, gry, zabawy, by dzień był udany. No to trochę udany, ale to w miarę, nie jest tak źle. Teraz ja, jeszcze kolejny od Anny Gębczyk. O Jezu, ile ona tego tu napisała. No best toys, best fun, best kids. No spoko loko. Teraz czwarte ty, Anny Gębczyk. Tylko już nie czytaj tej czwórki, tylko... Wy best toys, wielkie nowości dla dziecka radości. Wszelkie. W best toys, wszelkie nowości dla dziecka radości. No rymowane jest. Uwaga, kolejny, Bartek Iwański. Jeśli chcesz prezent oryginalny, w Best Toys znajdziesz same skarby. Dla Pawła od Jacka życzenia z nienacka. Bo to był konkurs zorganizowany, bo w Best Toys jest właścicielem Paweł i który miał urodziny, jak ktoś nie pamięta. Bardzo fajne, z życzeniami od razu. Teraz ty czytasz. Tomasz Wróbel. Hasło szynka. Nie, tu. A. No Olek, ogar. Chcesz mieć Best Toys? Kupuj tylko w Best Toys. A, no fajne, takie, chcesz mieć najlepsze zabawki, kupuj tylko w Best Toys. Czyli chcesz mieć Best Toys, kupuj tylko w Best Toys. Okej, okay. Hasło Szymka. Poczekaj, bo tu trzeba rozwinąć. Czy na co dzień, czy od święta, tata, mama niech pamięta. W Best Toys wszystko świetnie kupisz i dziecka nie zasmucisz. Wielka radość i uśmiechy to Best Toys najlepsze cechy. Wow, niezłe rymowanka. No naprawdę, hasło Kuby. Hasło Kuby. Super sklep, świetna sprawa. Poczekaj. Super sklep, świetna sprawa. Po zabawki jest wyprawa. Best Toys najlepszy jest na świecie i wy... Wszyscy o tym wiecie. Też jest bardzo fajne. Super. I jeszcze przyjdź do tato, takim jakimś zagramy coś. Uwaga. Super sklep, świetna sprawa. Po zabawki jest wyprawa. Best Toys najlepszy jest na świecie i wszyscy o tym wiecie. Też fajne. No tu powiem, że mamy dwa. I ostatnie Olek czyta, bo ja przeczytałem w sumie jego też. To przeczytam po prostu jak z nim... Trochę po aktorsku, po aktorzymy troszeczkę, no uwaga. Bruno lat 6. O tak, wy Best Toys najlepsze zabawki masz. O tak, to świetnych cen jest czas. Super, okej, okay. Mamy wszystkie. My teraz się naradzamy. Ja już wiem. Dobra, my teraz się, ale musimy się razem dogadać. Naradzamy, kto pierwszy i trzy... Następne. Powiemy, gdzie wysłać adres do wysyłki. Pamiętajcie, podawajcie z numerem telefonu, bo będzie potrzebny dla kuriera. Z danymi pełnymi podamy maila za chwilkę, a teraz się naradzamy. Dobra, Olusiu, tak cichutko, żeby nie słyszeć. W tej chwili czas na lektora, żebyście nie słyszeli, o czym jest mowa. My tu sobie gadamy i się zastanawiamy, kogo by to wybrać. Może ciebie? A może ciebie? A może jednak kogoś innego? Olek chce to, ja chcę jednak to. Zobaczymy, co jest co.
Poczekajcie chwilę, już zaraz podejmiemy decyzję. Jeszcze momencik, jeszcze chwileczkę. Już zaraz. Bądźcie gotowi. I na 3, 2, 1 i teraz. A nie, pomyliłem się. Jeszcze chwila. Jeszcze są dyskusje, jeszcze są zastanowienia. Kogo by tu wybrać? Dobra, chyba wiemy. A może nie? Poczekaj, Olek zmienia decyzję. Nie, tata zgadza się. Tak, tak, ten. Nie, a może jednak ten? Zobacz, tutaj ten na koniec. Taki fajny tekstik napisał. Może to? No dobra, spoko, loko. Niech będzie. Fajnie to wszystko wygląda. No dobra, chyba musimy podać wyniki. Czas na nas. Słuchajcie, jest już decyzja podjęta. Przez królów VIP-a Squid Games. No, VIP-a Squid Games, nie wiem o co mu chodzi, ale nie szkodzi. Słuchajcie, pierwsze miejsce. Dowiecie się za chwilę. Koszulkę otrzymuje Kuba z Kasi. Czyli super sklep, świetna sprawa, po zabawki jest wyprawa, Bestoś najlepszy jest na świecie i wszyscy o tym wiecie, dostaję koszuleczkę. Pierwsza koszulka, pamiętaj, czyli Kasi, a propos Kuby, wyślijcie nam adres na, podaję maila, gdzie wysyłamy. olusitatus@gmail.com. Tam wysyłacie, tak? No to powiedz szybko, co chcieli być, no. Nie, no mówię, że ten ci się bardziej podoba. A, pomyliłem się. Pomyliłem się, przepraszam na emocji, proszę Państwa, mała pomyłka. Mała pomyłka. Kuba, niestety, orety, ta koszulka nie wędruje dla ciebie, bo to miała być pierwsza nagroda, mi się pomyliło i leci do ciebie oto ten super! Brawa dla Kuby! Jeszcze raz przeczytamy Kuby! Już. Kuba, jeszcze raz czytamy twoje hasło. Super sklep, świetna sprawa. Po zabawki jest wyprawa. Bestość najlepszy jest na świecie i wszyscy o tym wiecie. Wygrywasz oto tego robota. Brawa dla niego, brawa! Nie, to już nie było fajne, Olek, bo pomyślą, że my mamy, jesteśmy jakimś tam psychiatryku albo czymś. Tak myślisz? Chociaż każde dzieci mają głupawki. Dobra, następne. Koszulkę otrzymuje również, znaczy, sorry, Kuba, nie otrzymujesz koszulki, tylko otrzymujesz to, czyli od Kasi. Koszulkę otrzymuje siedem siodę, nie wiem jak to się czyta, Bruno lat 6, o tak, w Bestoys najlepsze zabawki masz, o tak, to świetny, cen jest czas. Koszulka leci do Bruno lat 6 i koszulka następna leci do, nie szkodzi, koszulka leci, które to było, Adrianna w Bestoys. Zabawki kupujesz, czasu nie marnujesz. Koszulka leci do ciebie. I ostatnie. A trzecie to jest tu. Jeśli. Nie tu. Szymek. Kasi. O, to są jacyś bracia. Czyli mają chyba zdolną mamę, albo zdolnie rymują. Leci do ciebie, do was koszulka. Czyli. Czy na co dzień, czy od święta, tata, mama, niech pamięta. Weź to wszystko świetnie kupisz i dzieciaka nie zasmucisz. Wielka radość i uśmiechy to Bestość najlepsze cechy. Czyli tak, do Szymka leci koszuleczka, do Kuby leci, oto ta pierwsza nagroda, do siedem siodę, nie wiem jak to się czyta, leci koszuleczka i ostatnia koszulka. Ole. I ostatnia koszulka, bo ty, poczekaj, gdzie to było? I ostatnia koszulka leci do Adrianny. Bez tej zabawki kupujesz, czasu nie marnujesz. Okej, to nie Adrianny, to jest w ogóle hasło Wojtka. Mama Adrianna, syn Wojtek. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle, trochę się nam przeciągnęło. Nie szkodzi, bo jesteśmy my z Łodzi. Tak? No. Poczekaj, 02, wyłączę tu nagrywanie. Napiszcie w komentarzach,
Co? Za kim jesteście? Nie, nie piszcie. To nie kibicowskie sprawy, to nic. Można kibicować. Komu kibicujecie najbardziej? No. Nieważne. Olek kibicuje Realowi Madryt. Ja kibicuję, nie zdradzę. Niektórzy już wiedzą. Może to będzie pytanie do Q&A. Nie zdradzajmy swoich tajemnic. Niech będą pytania. Pamiętajcie, będzie pod tym filmem przyklejony temat Q&A. Zadawam pytania do Q&A. Wpisujcie je tam. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Ma korbę dzisiaj niesamowitą. Ale to pewnie dlatego, że jak był mały, to wypadł z wózeczka i uderzył się w głowę. No to tyle, zdradziłem kolejną tajemnicę. Trzymajcie się cieplutko. Teraz to, no drapnąłem cię, bo się obcinałem. Mam króciutkie paznokietki, ale nie wypiłowałem je tak. Przepraszam. Dobra, to żegnę się z Oluś. I gratulujemy zwycięzcom. Super, pamiętajcie. Gratulujemy. Dobra.